Chrystus. Poranek, 9:14, 4-5. Ci, którzy nie stali z kobietami. Każda kobieta ma na końcu samogłoskie A. Nie ma samogłoskie. Bogna, kobieta. Bogdan nie jest kobietą. Jehowa, to mężczyzna na skale buduje. Na Chrystusie Jehowa jest kobietą. Jehowa, Adama, Ewa uśmierciła swego męża. Jehowa uśmierci wszystkich. Bo u was też umierasz jak w takiej chwili. Tak, jako w systemie. Ja to widzę, bo ja mam tego ducha prawdy. Ja cierpię, jak apostoł Paweł chce, żeby były zbory Chrystusowe, Rzymian 16:16. No, jakiś werset może z Biblii właśnie. No możesz jakiś... Że Jezus Chrystus tam, jest. Nie, nie będę. No dlatego ja wiem, że nie możecie, ale my chcemy dla was dobrze. Mogę, ale nie chcę, dziękuję. Możesz, ale nie. To mogę, ale nie chcę. Bądź aniołami, bo tu jest ten ład, będzie w raju, wiesz? Bo Chrystus raj mu obiecał, nie Jehowa. I on mówi, wspomnij Jezus, jak będzie w swoim królestwie, nie państwie. Pan panuje, żeby cię zniszczyć. Pan panuje, człowiek panuje na człowiekiem, który go szkodzi. Przecież znasz ten werset. Chrystus przychodzi w jego prawdzie przez uczniów. Ja jestem uczniem, jak szedł do nieba, 500 uczniów widziało Chrystusa. Apostoł Paweł, czy Szaweł jeszcze go nie widział. Dopiero jak szedł do Damaszku, kim ty jesteś? W przypadku Nowego Świata, gdzie apostolskie, 9:5, jak zapamiętasz? Ja jestem Jezus. Emanuel, bo Maria dała mu Jezus, bo Herod chciał za zarodku Mesjasza zniszczyć króla Izraela. A Żydzi myśleli, że on zniszczy okupantów Rzymian i będą wolni. Prawdziwa wolność to jest prawda, miłość, szczerość. Królestwo Boże to nie jedzenie, picie. Sprawiedliwość, prawda, miłość. A nie Sodoma Gomora, nie? Twoja religia jest prawdziwa. Rzymianie, jeśli katolicy to oni mają 20. Wszyscy mówią, że ich. To nic nie jest moje, to wszystko Chrystusowe. To, że ja mogę przemawiać w imię prawdy Chrystusa, to jest przywilej. Tak mówicie, przywilej, nie? Ja jestem starszy z 24 starszych, bo jest tylko tyle starszych. Objawienie 19:4. Ja jestem starszy. Ja cierpię dla prawdy, dla Chrystusa. I ja ci błogosławię, młody, młodszy. Jak Tymoteusz, ja cię wskrzesiłem teraz w imię prawdy Chrystusa, jego miłości. Tak, młody Tymoteuszu. Ja jestem żołnierzem Chrystusa. Ja byłem w wojsku. Nauczyłem mnie strzelać do tarczy, tam był człowiek namalowany. Ale teraz jako żołnierz mam tu miecz. Przekład Nowego Świata to są słowo miecz. Kto mieczem walczy, miecza ginie. I Judasz zginął, bo nie miał w ogóle prawdy Chrystusa. Sam się utrzył śmiercią, bo Jezus nie może nikogo uśmiercić, bo zniszczył śmierć 2000 lat temu. Dlatego świadkowie mają miecz, czyli Słowo Boże. Srebrzanki takie czarne to nie walczą tym mieczem na te słowo prawdy. A Jezus zamknął szatanowi usta i faryzeum też zamykał. Pokażcie mądrość Cezara. On przebiegłość myśli znał, znosił apostołów. I Chrystus tylko założył oblubienicę Jana 3:29. Ja jestem żoną Chrystusa oblubienicą. W sensie duchowym, żebyś mnie osądził głupio. No, bo mnie wyzywają strasznie, a ja znam swoją wartość. Także jak moja żona Chrystus mi skrzesi jako córkę marnotrawną, ale syn marnotrawny jest. Łukasza 15:24, nie? Przyszedł. To ty przyjdź teraz do Chrystusa, Mateusz 6:6. Jak już głosił Chrystusa, na pewno ci organizacja, starsi cię wyrzucą. No czekajcie na Jehowę. Nie czekaj na Jehowę, tylko mów prawdę Chrystusową i zobaczysz, że Chrystus cię przyjmie i możesz ratować swoich braci, świadków Jehowy, żeby byli kolosalni dwa bracia w Chrystusie. Bo w Adamie mamy grzechy śmierć, ale w Chrystusie mamy życie wieczne. Także błogosławimy was, jest Chrystus nad każdym mężczyzną, nad każdą kobietą, jak nie ma męża. Niepotrzebny nam jest jakiś tam starszy, nadzorca wodowy, jakieś ciało kierownicze. To świat jest. Świadkowie są najbardziej w świecie, tylko że nie są świata, bo mają swoją miłość, ale prawdę przyjąłeś. Słuchałeś, wiarę ze słuchania słowa Chrystusowego, Rzymian 10:17. Chrystus dał mi dar tych wykładania słowa Bożego, bo wszystkie religie mam pod sobą, rozumiesz? Ja się tym nie chwalę, bo ja czuję, nie patrzcie nade mną, patrzcie nad sobą. Ja 20 lat siedziałem w piekle. W piekle, sumienia. Bo Judasz nie poszedł do piekła katolickiego, bo nie ma po śmierci robaków, smołu i tego... co gotowania tych dusz. Nie ma tego. To jest wymysł straszenia. Ksiądz piekiel nie straszy. Policja by strzelać w łeb za to, że naganiała te bezprawie. Maskowała ludzi, tlen odbierała. Jest koniec. Próba wiary na cały świat. Pomóżcie nam głosić Chrystusa Króla. To jest obrazek, ale w duchu prawdzie to robimy. Bo katolików uśmierci papież Jan Paweł II, mafiozo, papa Wojtyło mafiozo. A tu Jehowy nie trzymam w ręku, bo Jehowy nie ma. Matryc. Wymyślone kłamstwo. Ale ty masz już Chrystusa. Macie Chrystusa, błogosławieństwo, baranek czeka na was. Wesele baranka sprawdziłem. Dziękujemy. 10 minut, jest już? No, jest. No, tyle duch by chciał przekazać. Dziękujemy za wysłuchanie. Żyjcie w raju na ziemi. I spokojnie z prawdą, bo prawda ma naprawdę moc. Dziękujemy. No, błogosławimy. O, moc samolot, trzymaj. No to wiarę mają.
Świadkowie Jehowy wysłuchali. No i Duch Prawdy będzie nad nimi już działał. Tak, jakby jeszcze zobaczyli, posprawdzali, to... To jest, że Jezus jest król, Jezus król, gdzie apostolskie 17:7, bo Jezus król, właśnie tak głosił apostoł Paweł, bo Pana popisywali wszędzie prawie, bo Jehowę. I On jest Bogiem, to pierwszy Jana, On jest tym Bogiem, życiem wiecznym, ale u świadków wpisali to jako rzecz, także wszędzie te bóstwo mu u... To jest, wyczytajcie sobie w przykładzie Nowego Świata, jak uniżają bóstwo Chrystusa w Biblii Warszawskiej i w tysiąc lacy. Zobaczcie, jak Chrystus jest wywyższony, Bóg prawdziwy jest Boga prawdziwego, a u świadków jest poniżony. Jako system zniszczyli go w tym przykładzie, ale Chrystus przychodzi, jest Bogiem, jest Ojcem, jest baranek jedyny prawdziwy, raz na zawsze ofiarę złożył. I teraz tylko słuchać i czynić dobrze w prawdzie, miłości Chrystusa. To jest wszystko. Jana 10:16, jeden pasterz, jedna owczarnia. Chrystus jest prawdziwym pasterzem. Ezechiela 34 rozdział. Dziękujemy pasterzom, bo zrobiliście jak faryzeusze, właśnie każda organizacja, religia, czy to adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie, protestanci, zielonoświątkowcy. To każdy pastor, co naucza z mównicy, bo są przyspawani do mównicy, oni wyszli na opłotki. Czyli tutaj mamy Łukasza 14:15-24. Zapraszamy ich na opłotkach między, na wesele, na ucztę baranka, czy na wesele z prawdy. Bo prawda daje radość. Ale kłamstwo Judasz nie był zadowolony, jak się zrozumiał, że wydał krew niewinną. Także jest klasa Judasza, jest klasa Jezusa. Mateusz 23:1. Jezus jest moim nauczycielem. Jak byłem u świadków 6 lat, to Jezus już mi duch mówił, że to ja jestem uczniem Jezusa. I Mateusz 23:9. Jest jeden nauczyciel Chrystus. Słowo Chrystus wyrzucono, Mateusz 23:8. Z tej Biblii, tysiąclatki w warszawskiej jest. Chrystus, jeden nauczyciel, jak jest napisane, jakby jeden nauczyciel. Także mamy jednego nauczyciela prawdziwego, bo 2 Piotra, 2 rozdział od 2 do 3 są fałszywe nauczyciele. Odbierają chwałę, tytuł odbierają Chrystusowi nauczyciela, a my mamy przekazywać to, co Chrystus nas nauczył. Mateusz 25 rozdział 18-20. Aż po skończenie kłamstwa. Bo kłamstwo się skończy, 2 Tesalonicza, 2 rozdział od 1-16. Miłujcie prawdę Chrystusa, bo Ewa uwierzyła w kłamstwo i można wierzyć w kłamstwo. Właśnie wszystkie religie się zakłamali, ale kłamstwo zawsze będzie kłamstwem. Tylko czas przyjdzie, czas się wypełni i tu Bóg nie mieszka. Dzieje apostolskie 17:24. Tak samo księdza we firmie, w kościele nie mieszka. Mieszka w waszym sercu. 1 Koryntian 3 rozdział 16:17. Mateusz 6:6. Jak go zaprosicie w intymnej modlitwie samodzielnie, po prostu w duchu prawdy. Bo świadkowie robili robotę, chcieli dobrze jak faryzeusze. Mieli ten ducha, ale głosili, diabeł ich przerobił, tak faryzeuszy przerobił na swoje kopyto. I dostali właśnie kłamstwa i udawaną pokorę. I kiedy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, to przyjdzie nagła zagłada na nich. Czyli mamy, jeszcze gramy tego klucze. Mamy pracę. Mamy zmiany. Aha. To tutaj gramy tego. Praca jest dla Chrystusa, nas i o nie zbawienie. I gdzie dwóch albo trzech zebranych w imię prawdy Chrystusa. Błogosławimy was. Błogosławimy.